Bitcoin po raz trzeci testuje lokalną strefę popytową, która trzyma cenę przed dalszym spadkiem do kluczowej strefy popytowej na poziomie 26 tysięcy dolarów, ETH, zgodnie z poprzednimi analizami po wybiciu wsparcia na poziomie 1670 dolarów, zalicza ruch spadkowy i testuje aktualne kluczowe wsparcie, które trzyma cenę przed dalszym spadkiem do kluczowej, również strefy popytowej. Link zgodnie z poprzednimi analizami realizuje moje zakładane scenariusze spadkowe dochodząc do wyznaczonej strefy popytowej. Jak newsy ze świata czy ze świata kryptowalut mają racjonalizować nam potencjalne ruchy, zarówno wzrostowe, jak i spadkowe, czyli typowa manipulacja newsami, manipulacja tłumem. Niezależnie od przyczyn gwałtownego wzrostu tokenów Matic na początku października, ostatnie ujemne wyniki na poziomie 10% można przypisać zmniejszonej aktywności sieci, odejściu współzałożyciela w krytycznej fazie aktualizacji i ostrej konkurencji ze strony innych rozwiązań skalujących. Ale czy na pewno, czy tylko spadki były na Matiku? Jak wygląda aktualna sytuacja dla Bitcoina, ETH, Dota? Zobaczymy sobie również jeszcze kilka innych kryptowalut, czyli zaczynamy środową analizę rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz. Witam cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, na rynkach finansowych. Jak co ode najnowszy analizę rynku, także nie przedłużając, lecimy z tematem, a jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale lub go jeszcze nie subskrybujesz oczywiście zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, z kolejnymi filmami i nie zapomnij zostawić łapki eee, w górę, komentarze, komentarza tak, taktycznego. Jeżeli będzie tutaj dla Ciebie wartość lub po prostu napisz jakiego altcoina chciałbyś, chciałabyś, abym dla Was przynalizował w kolejnym piątkowym materiale, w którym będziemy rozmawiali również o Bitcoinie w perspektywie o Bitcoinie i ETH w perspektywie makro a dodatkowo e, Poleć kilka analiz Wybranych przez Was altcoinów Tych najczęściej wybieranych altcoinów przez Was w komentarzach a, a propos altcoinów to pamiętajcie O tym materiale, który teraz Wam się pojawi Jest to materiał, w którym przeanalizowałem kilka tygodni temu Ponad 20 altów na najbliższą hossę Były tam między innymi Wyznaczone poziomy Na ARB Takie jak Tutaj i zobaczcie, Bam 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 Bam. Ponad 30% i cały ruch został szybciutko zgaszony. Ale o tym porozmawiamy sobie za chwilkę, bo solana też tam była. Ale dobra, po kolei, po kolei, po kolei bo się rozpierdzieli. Dobra. Najpierw indeks dolara. Indeks dolara nam się osłabia. Lokalnie po kilku tygodniach wzrostów, Prawdopodobnie to będzie pierwszy tydzień spadkowy na indeksie dolara od od, od bardzo, bardzo dawna, od kilkunastu tygodni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tygodni wzrostów, a poprzednie był spadkowy. O, proszę bardzo. I to jeszcze z taką świeczuszką, która może sygnalizować nam właśnie odwrócenie trendu na dolarze. I osłabianie się właśnie dolara lokalnie i korekty. W takiej sytuacji teoretycznie powinniśmy zobaczyć wzrosty na Bitcoinie, ale tego teraz nie widzimy. Były te ruchy ostatnio takie, powiedzmy, że zsynchronizowane. Oczywiście nie, nie było tak, że tak jak widzieliśmy przed chwilą, że właśnie Bitcoin tam, znaczy indeks dolara właśnie tak rósł przez te kilkanaście tygodni, a Bitcoin spadał. Było tak przez jakiś czas, bo zobaczę, że te wzrosty na Właśnie na indeksie dolara zaczęły się, właśnie jakoś w lipcu. Tak, wróćmy do tego. Tak, zobaczcie, że w lipcu, 14 lipiec i ruch wzrostowy, tak? Mamy. Na Bitcoinie, jak sobie zobaczymy, to zobaczycie, że tutaj również w lipcu, czyli 14 lipiec, zobaczycie, że mieliśmy ten ostatni ruch wzrostowy i następnie Bitcoin zaczął spadać 14 lipca, a 14 lipca DXY zaczęło rosnąć. Tak więc ta odwrotna korelacja miała miejsce. Nie była ona takim ciągiem w stosunku do bitcoina jak na indeksie dolara, ale jednak, jednak była. Tak? zgodnie z tym, o czym często tutaj rozmawiamy, i pokazuje wam, że nawet co do godziny gdzieś tam coś się dzieje na indeksie dolara i na bitcoinie również. Nie ma co porównywać tego 1 do 1, ale jednak tak się dzieje, tak? Ostatnio Wam pokazywałem te ruchy tutaj, które miały miejsce w zeszły piątek po, po NFP. Ale dobra, przejdźmy sobie do samej analizy. Wejdźmy sobie na interwał jednodniowy. I co tutaj widzimy? Był ten ruch w tak? Ten tutaj, w zeszłą, w zeszłą niedzielę, to znaczy jeszcze w poprzednią niedzielę. Na początku miesiąca był on wywołany tutaj prawdopodobnie chęcią wybicia shorterów, którzy grali na kontaktach Futures, którzy zakładali właśnie, zakładali, że dolar będzie się umacniał po zamknięciu chwilowym zamknięciu rządu w USA, gdyby się nie dogadali, ale się dogadali. No, i właśnie 15 po 12, gdzieś tam Biden ogłosił, że się dogadali, no i te kontrakty zaczęły być wybijane, i to właśnie ta pompa była wywołana, właśnie tak jakby zagraniem pod wybicie nie traderów, którzy grają na futures, jak to się nazywa, na giełdzie Bybit, na giełdzie Binance, na innych giełdach, tylko tych, którzy grają na kontraktach futures i zostało to wybite tak i nie było kolejnego ruchu dalszego do kluczowej strefy podażowej nie było chęci zobaczcie że to od razu było gaszone tak także to było typowa jakaś tutaj manipulacja taka pod wybicie właśnie tych pozycji. No i co dalej co widzimy w tym momencie ostatnio wam mówiłem że tutaj właśnie miało miejsce, miał miejsce zebranie płynności tak tych podwójnych tych podwójnych tutaj szczytów właśnie tym knotem cena zebrała płynność tak? czyli wybiła liquidity, zebrała stop lossy i rozpoczął się ruch spadkowy. Mówiłem wam o tym, że prawdopodobnie to zobaczymy i że jest to kolejny test strefy podażowej. Tak? Pierwszy był tutaj od razu po tym ruchu, kolejny tutaj. Tutaj prawie cena doszła, no i teraz mamy cena zamyka się nam w środku właśnie tej Strefy. No i co dalej? Moim zdaniem, jeżeli nie zobaczymy, jeżeli nie zobaczymy wybicia ceny i zamknięcia się tutaj. Zaraz bo tu, Dobra. Zamknięcia się korpusem. Świecy. Na interwale. Jednodniowym. Tutaj. Tak, czyli potrzebujemy zamknięcia się świecy korpusem powyżej tego poziomu, nie ma co liczyć na lokalne dalsze wzrosty do strefy podażowej, tak. Zwiększa nam się prawdopodobieństwo dalszych spadków, w szczególności jeżeli zobaczymy na przykład tutaj właśnie podbicie do tej strefy, bo tutaj jest imbalance, na teraz odbija i potencjalny kolejny ruch. Moim zdaniem, jeżeli zobaczymy wybicie i zamknięcie się korpusem świecy poniżej poziomu 26800, już nawet nie tej całej strefy, tylko właśnie tego poziomu, to z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy dalszy ruch spadkowy. Już poprawiamy do strefy popytowej z interwału jednodniowego, która powstała w wyniku wybicia tych stop losów tutaj, tak, mamy tą świeczkę spadkową i świeczkę engulfing, objęcia, mamy strefę popytową i cena, tutaj wtedy pamięta się odbiła z tego poziomu, z dokładnością co do 100 dolarów, które wyznaczyłem jeszcze jakoś we wrześniu, na początku września. No i wtedy po to, co mówię wam w każdym materiale, tak, kluczowa strefa, co dalej, co dalej. Z niej Musi nastąpić decyzja, czy zostanie stąd napędzony kolejny ruch wzrostowy i atakujemy strefę podażową. Jeżeli ją wybijemy, no to wiemy, że zobaczymy dalsze wzrosty. O tym dokładnie porozmawiamy sobie w piątek. Czy jeżeli zostanie wybita i zobaczymy zamknięcie się korpusem świecy na interwale jednodniowym. To z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy dalsze spadki do strefy 22600 czy do okolic 20400 dolarów. Tak? Także prawdopodobnie wtedy no, będą mocniejsze spadki również na altcoinach, co widać też ostatnio. I za chwilkę o altcoinach i tej manipulacji, którą chcę Wam pokazać newsami, pokażę Wam na przykładzie Matika, którego zresztą też rozgrywałem. Pokazywałem Wam to ostatnio, ale właśnie chcę Wam pokazać, właśnie czytałem sobie ten artykuł. No i zobaczyłem, jakie głupoty tam piszą, a ludzie właśnie takimi głupotami się karmią i myślą, że to właśnie przez takie rzeczy są powodowane spadki na niektórych kryptowalutach. Więc newsy, newsy mają wam racjonalizować, czyli jakby, czyli tłumaczyć naszemu mózgowi, że coś się wydarzyło, bo, tak, czyli tłumaczy po to, żebyśmy to mogli łatwiej przyswoić dla naszego dobra. Mózg nas chroni, więc mówi, aha, dobra, to te spadki pneumatiku były przez to i przez to i przez to, a nie dlatego, że po prostu rynek tak działa. A ja wam pokażę, że spadki były dlatego, że rynek tak działa. Mam nadzieję, że troszeczkę to zrozumiecie, bo wielu z was zauważyłem, że tak naprawdę e, niu sami i tym chciałaby żyć, bo coś tam, bo coś tam się dzieje i tak sobie to tłumaczyć w ogóle analiza nie działa. To jest wróżenie z fusów, tak. Wróżenie z wróżenie pewnie macie pewnie macie rację, a te poziomy, które ja wyznaczam, to zupełnie po prostu nie wiem. No, mam tutaj szklaną kulę, a nie, nie mam. Nie mam. I te poziomy po prostu tak sobie z dupy wyznaczam i one są faktycznie respektowane, nie? Tak jak za chwilkę sobie to omówimy. Dobra, przechodząc sobie do analizy ETH. Mieliśmy strefę lokalną podażową. Nadbita knotem i ruch spadkowy. Mówiłem Wam o tym wtedy, że jeżeli cena spadnie poniżej tego poziomu, tutaj wsparcia 26, 1670, zobaczymy dalszy ruch spadkowy. Mówiłem Wam o tym, że wyznaczyłem tutaj sobie strefę popytową, ale tylko poglądowo. Mówiłem Wam o tym, że mamy tutaj kluczowe wsparcie. Zobaczcie, że cena nie zamknęła się poniżej tego wsparcia, ale to jest tylko jeden z elementów, bo mogłaby się zamknąć tak, jak tutaj zamknęła, a to było tylko. Takie wybicie, tak? To był ten ruch wtedy też na Bitcoinie z właśnie 11 czy tam 12 11 września, tak? Który miał na celu wybicie również tutaj tych stop lossów zebranie płynności. Potem się odbył ruch wzrostowy. Więc jeżeli chodzi o ETH, ja dla siebie teraz obserwuję tą strefę pod ewentualnego shorta oraz tą strefę pod ewentualnego longa oraz zakupy w perspektywie long term dla mnie jeżeli chodzi o ETH, plus oczywiście biorę pod uwagę poziom wsparcia na poziomie 1280 dolarów, tak, więc jeżeli chodzi o typowe zagrywki na wzrost tej spadki, gdzie ja gram na giełdzie Bybit, do której link macie w opisie, a w tym materiale, który wam się pokazuje, link też jest w opisie, tłumaczę dlaczego giełda Bybit według mnie jest lepsza niż giełda Binance i inne giełdy, ale na tym przykładzie omawiam giełdę Binance, więc zobaczcie sobie, tam również macie instrukcję oraz dlaczego. Więc czekam na tą strefę. Jeżeli chodzi o ETH. Um, ostatnio mieliśmy ten ruch spadkowy, tak, tutaj się odbył. Um, były newsy. No i prawdopodobnie no, to się przyczyniło akurat do tego, bo fundacja ETH sprzedała 7, 000, 1700 sztuk ETH, więc miało to wpływ również na, na ten spadek, który miał tutaj miejsce. Więc akurat taki news. Um, jest. Jakby poparty również akcją cenową na ETH, no bo fizycznie ktoś po prostu sprzedał ETH. A zobaczcie na Matiku, co oni mówią. Right, na Polygon Matic dobiega końca, gdy konkurenci pożerają udziały w rynku. Ale interesuje mnie jeden fragment tutaj, który chciałbym Wam pokazać. Dobrze. Niezależnie od przyczyn gwałtownego wzrostu tokenów Matic na początku października, ostatnie ujemne wyniki na poziomie 10% można przypisać zmniejszonej aktywności sieci, odejściu współzałożyciela w krytycznej fazie aktualizacji i ostrej konkurencji ze strony innych rozwiązań skalujących. Ale czy na pewno, czy tylko spadki były na Maticu? Hmm, zobaczmy. Patrzcie uważnie. Drugi września. Bam. Dot. Drugi września. Bam. Spadek. ARB. Całkiem przypadkiem. Drugi września. Bam, spadek, link, którego za chwilkę sobie omówimy. 2 września, e, ta fajna minka, to ją zostawię. Bam, spadek, matic. 2 września był tutaj, było zajście i jeszcze jedno podbicie. Bam spadek. Za chwilkę omówimy sobie Matika. Jeżeli chodzi o samą analizę, powiem Wam co tutaj się wydarzyło. Dlaczego grałem tej pozycji na spadki? Czy grałem dlatego, że przeczytałem ten artykuł, który przeczytałem dzisiaj? Nie, grałem na spadki, bo tak mi wykres pokazał. Czy tylko Matik spadał? Nie. Spadał cały, cały rynek. Od drugiego, powiedzmy 2, 4 października alty zaliczyły spadki rzędu 15. 13. Arb mocniej. 20. Ponad. Dot. Też sporo. 13. I o co mi chodzi. Piszą bzdury. Łykacie te bzdury. I wierzycie, że to przez newsy odbył się taki ruch spadkowy. A jak widzicie, cały rynek spadł. Za chwilkę omówimy sobie samą analizę, właśnie tego. Najpierw przejdziemy do szybkiej analizy DOTA. Co tutaj się wydarzyło na docie? Mieliśmy strefę podażową. Bam, cena zjechała. Mówiłem Wam o tym wsparciu, że jeżeli ono zostanie, o, o, tak jak na ETH, zostanie wybite, prawdopodobnie zobaczymy dalsze ruchy spadkowe. I to miało miejsce. Czy zawarłem tej pozycji na shorta? Nie, nie znalazłem tej miejsca dla siebie. Tutaj było, ale nie, nie wszedłem. Po prostu jakby nie byłem w tych godzinach przy komputerze. Cena spadła do wyznaczonego przeze mnie poziomu. Czy odbiła? Zobaczcie, z jaką dużą dokładnością cena odbiła. Odbiła, ale nie utrzymała, na tą chwilę. Mówiłem Wam, że jeżeli chodzi o DOTA, nie widzę stref popytowych. To są wyznaczone strefy po prostu przeze mnie, z moich autorskich strategii. Na razie się to lokalnie sprawdziło, ale tylko lokalnie. Także zobaczymy, co dalej. Z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy jednak dalsze ruchy spadkowe na, 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 na właśnie, na docie. Jak cały rynek oczywiście będzie spadał, ale przejdźmy sobie do Linka, a potem do Matica. Lokalnie. Mówiłem Wam o tym i teraz to zobaczycie. Tutaj była pierwsza pozycja, którą zagrywałem na spadki. Od razu wyznaczyłem tutaj poziom realizacji zysków, drugi, właśnie na tym poziomie, ponieważ widziałem taką możliwość i widziałem, że są tu poziomy do uzupełnienia. Zrealizowało się tak, co prawda. Zamknąłem tą pozycję wcześniej, ale sama pozycja i sam kontekst. Był tutaj pięknie zrealizowany. Zację tego, że zamknąłem tą pozycję wcześniej. Znalazłem drugie wejście tutaj. I tą pozycję również widzicie teraz. Poziom realizacji zysków gdzie? W wyznaczonej strefie popytowej. Co się dzieje? Tą <tum> śmieszną minkę mi się tutaj wrysowała. Co cena robi? Odbija z wyznaczonej strefy popytowej. Tutaj również wyznaczyłem wejście, co również widzicie teraz. Także czy to jest przypadek, że rynek tak chodzi i reaguje w wyznaczonych strefach? No nie. Oczywiście będą zdarzały się i zdarzają się również jakby analizy niezrealizowane czy poziomy niezrealizowane, no bo nie ma stuprocentowej skuteczności, natomiast można poszukać potwierdzeń, można poczekać na potwierdzenia, które dają większe prawdopodobieństwo, bo trading jest to gra na prawdopodobieństwo, tak, a nie na wróżenie z fusów, że tak się wydarzy. Możemy coś domniemać, możemy spekulować. Ale pewności nie mamy i nigdy pewności mieć nie będziemy. Ładnie cena tutaj odbiła, i tutaj mamy utworzoną kolejną strefę podażową. Docelowo uważam, że możemy zobaczyć zjazd do ważnej strefy 6,629, jeżeli chodzi o, o linka, i mogą być to fajne poziomy zakupowe w perspektywie long term, jeżeli chodzi o właśnie tą kryptowalutę. A wiem, że też o nią pytacie. Mam też na radarze 5,20, ale czy tak nisko spadniemy? Tego nie wiemy, ale te poziomy biorę również dla siebie pod uwagę. Oczywiście pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne. To, że mówiłem, że stąd spadnie, spadło. Mówiłem, że stąd spadnie, spadło. Mówiłem, że stąd urośnie, urosło. Nie znaczy, że stąd, jak mówię, że spadnie, to też spadnie. Jest na to szansa, ale czy tak będzie? Czas zweryfikuje. Ja sobie tutaj oczywiście będę tą strefę również obserwował pod potencjalną zagrywkę na spadki. Matic. Chcę wam pokazać Matica. Tutaj również y, widzieliście tą pozycję. A jak nie, to właśnie ją widzicie teraz. I wczoraj zrealizowałem częściowo tutaj e, zyski na poziomie 2,1 do 1, więc ładna e, pozycja. Matic Rus, tak, Matic Rus. Była strefa wyznaczona przeze mnie sobie e, tutaj podażowa. Cena zareagowała. Raz zrobiła po prostu. Tutaj taką, że tak powiem manipulację, czyli tak, że zagrywali, mieli już stop lossy w break even, albo jeszcze nie. Nie wzięli zysków, cena wróciła, wybiła ich pozycję i potem odbył się ruch. Dostałem potwierdzenie ze strategii, których uczę w swoich zaawansowanych kursach. Ustawiłem pozycję i zagrałem shorta. Czy myślałem o newsach? Nie, nie myślałem o newsach, po prostu rynek pokazał, że chce spadać i właśnie to musicie wiedzieć. Newsami będziemy często manipulowani, bo tak działają rynki finansowe, że coś się dzieje, bo. bo Bolek spod żabki coś powiedział, no to rynek spada, bo Elon Musk coś powiedział, bo Biden, bo tamto i faktycznie rynki reagują tak, w, na, na podstawie jakichś newsów, ale one mają ukryte dno, one wtedy ta cena gdzieś dochodzi po coś i to jest właśnie kluczowe. Tym akcentem kończymy dzisiejszą analizę. A chciałem Wam pokazać również, że ten poziom 50 centów był też wyznaczony. Tak? Nie wiem, czy Wam ten poziom pokazywałem. Na pewno był wyznaczony już kilka dobrych miesięcy temu dla moich partnerów edukacyjnych. I pokażę Wam poziom 60, e, 38 centów jako potencjalny poziom zakupowy według mojej analizy. Czy się on sprawdzi, czas zweryfikuje. Dzięki za Twoją aktywność. Dzięki za Twoją uwagę. Widzimy się w piątek. Niech bitli jest z tobą piona.